Cześć! Nowy odcinek kanału Muzyka na Widelcu. Bardzo mi miło, że jesteście gotowi na nowy materiał. A dzisiaj Widelec w Mrowisko, czyli najlepsza płyta Pantery Power Metal. Zapraszam. Krótko i zwięźle, słuchajcie, bo też nie ma co tutaj tej płyty opowiadać od A do Z. Kto jest już zaznajomiony z materiałem, to pewnie wie, o czym mówię. Kto nie zna, no to też oczywiście nie będę zdradzał tajemnic, bo to też nie jest zasadne. Szkoda tak po prostu pozbawiać się obcowania z czymś przyjemnym, no bo taka jest ta płyta. To, że zespół na swojej stronie internetowej w ogóle odcina się kategorycznie się odcina od czterech pierwszych krążków, to nie znaczy, że jej kurde nie ma i że tej muzyki kurde nie ma. Bo jest! Jest zarejestrowana, jest nagrana i jest zacna, bardzo zacna muzyka. Zupełnie inny zespół oczywiście, bo to, co nagrali na kolejnej płycie Cowboys from Hell i dalszej, czyli Vulgar Display of Power, to jest zupełnie inne podejście do muzyki metalowej. Nie czepiam się tutaj warstwy instrumentalnej, ale raczej kompozycyjnej, bo oblepili te dźwięki jakimś takim irytującym groove, który po prostu budzi skojarzenie z jakimś w ogóle rapem z Teksasu, nawet bym powiedział. A jeśli chodzi o power metal, jest to wypadkowa poprzednich krążków, muzyka spod znaku Judas Priest, speed heavy metalu na najwyższym poziomie. Trzeba to jasno podkreślić. Kto nie wierzy, niech posłucha. Żadne tutaj dyrdy małe na temat tego, że w ogóle to glam, że to lipa, że w ogóle jak to tak, że oni jeszcze w ogóle nie umieli grać, ale nagle na Cowboys zaczęli umieli grać na Cowboys, tak? No kurde, 1988 rok, power metal, 1990, Cowboys from Hell i nagle Pantera, kurde, pokazuje pazury i nagle umie grać metal, tak? A na poprzednich płytach nie umieli grać w ogóle. Czyli z dupy wzięły się te solówki Diamonda, Darrella, tak? Sekcja Rexa Rockera i Winniego Paula też w ogóle kwadratowa, tak? W ogóle nic się nie dzieje. Phil Anselmo, oczywiście rozumiem, że on się tutaj uczył śpiewać dopiero. Fałszował, nie trafiał w swój czas, tak? Wszystko było z dupy, ale na Cowboys oczywiście to już był konkret. Już, tak, po prostu zagrali, że w ogóle super, tak? Aha. Pantera zaczęła swoją drogę w 1983 roku fonograficzną płytą Metal Magic, od której wzięła się nazwa niezależnej wytwórni, którą założyli bracia Abbott i ich ojciec Jerry Abbott, który tutaj stał za produkcją też tych albumów. Dzisiaj ciężko jest je dostać w ogóle w oryginale, nie ma reedycji, tak jak wspomniałem, bo przecież Pantera tutaj gra gówno, a dopiero zaczęli grać w 90 roku muzykę. Project in the Jungle, druga płyta, Ewolucja, te dwie pierwsze, taki klimat trochę glamowy, okej, tutaj obiektywnie mogę powiedzieć, że nie są aż tak porywające, no ale już soczyste dźwięki zaczynają się na kolejnej, czyli gdzie ona to jest? O, I Am The Night, to już jest Pantera w takim solidnym, heavy metalowym wydaniu, jeszcze z posmakiem jakiegoś, powiedzmy, szczypty malutkiej glamu, ale tego w ogóle już, no kto chce, to będzie to słyszał.
No ale wypadkowa tych wszystkich krążków to oczywiście power metal. Skład się ustabilizował Terry Glaze, który wcześniej wokalistą został zwolniony. W ogóle ten kwas, który wyniknął tego rozstania, no on się pewnie tutaj utrzymuje i to jest powodem tego, że nie ma wznowień w ogóle tych płyt, bo zresztą Rex Brown w jakimś tam wywiadzie w latach 2000 powiedział, że w ogóle nie ma opcji, żeby te płyty były dla ludzi dostępne, bo w ogóle odcinają się od tego, co się działo i w ogóle Kuriozum, słuchajcie, dla mnie to jest czysta głupota, bo muzyka, jaka zawarta jest na power metal, w ogóle to jest aż dziwne, że nie jest dalej kultywowana, bo naprawdę no, nie brzmią tutaj gorzej niż jakiś Judas Priest. Świetne solówki, dużo fajnej sekcji trzymającej w ryzach tę kompozycję. Phil Anselmo, który no, jest obiektywnie tutaj lepszym śpiewakiem niż Terry Glaze, tutaj nie ma żadnej w ogóle opcji, żeby o tym inaczej mówić, także dobra zmiana, to była dobra zmiana na stanowisku wokalisty. Później to jakoś im to weszło w krew, że w ogóle trzeba było zmienić cały styl i wyszedł ten groove cały, który po prostu drażni, zupełnie inny zespół. No ale okej, no jak ktoś chce, lubi, niech słucha. Natomiast moja przygoda z tym kociurem wielkim drapieżnym jest na czterech pierwszych płytach. Samo power metal daje już tutaj świadectwo na 666 i trudno. Można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać. Słuchajcie, tak króciutko i intensywnie myślę, dużo będzie się pewnie działo zaraz po publikacji tego filmu, no ale cóż, liczę się z tym, że będzie gorąco, ale tak ma być, ma żyć tutaj kanał, ma się wylewać po prostu wymiana ognia i tak dalej. Także zapraszam do dyskusji, pan teraz, pan potem, pantera, pan potem i będzie wszystko w klasie. Zapraszam na kolejne odcinki, mam nadzieję, że będą szybciej, a jeśli nie, to będą później. Życzę zdrowia i widzimy się, jak się planety ułożą w jednej linii, w kolejnych odcinkach.